Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj Maciej Rogusz, radny Nowego Sącza. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Dlaczego zagłosował Pan za podwyżką cen biletów? Czy to jest dobry pomysł, aby podnosić w tak trudnych czasach jeszcze ceny biletów dla pasażerów MPK? Szanowni Państwo, Szanowna Pani Redaktor, ja podkreślałem, że głosowanie w sprawie podwyżki cen biletów uzależniam od tutaj odpowiedzi przedstawiciela MPK, a także pana prezydenta Ludomira Handzla. Pytanie było zasadnicze, czy jest to ustalone, uzgodnione z włodarzami ościennych gmin, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że tak naprawdę to właśnie ościenne gminy będą ponosić tę niewielką, ale mimo wszystko podwyżkę. Pan prezydent tutaj zadeklarował, że takie rozmowy były prowadzone, że jest to uzgodnione, a my jako radni również musimy wziąć pod uwagę, będąc konsekwentnymi, prawda, wprowadzając program karty Nowosądeczanina, godziliśmy się na to i braliśmy pod uwagę to, że będziemy promować mieszkańców miasta Nowego Sącza, więc prędzej czy później również ze względów ekonomicznych taka podwyżka, o czym mówił przecież pan Bębenek z MPK, była po prostu gdzieś tutaj planowana. Czyli za podwyżkę po prostu zapłacą mieszkańcy ościennych gmin, ościennych miejscowości albo osoby, które nie mają karty Nowosądeczanina. Tak, bardziej to może to właśnie drugie, czyli ci, którzy nie mają karty Nowosądeczanina. Jest to pewnie też pewien taki model promowania karty Nowosądeczanina i myślę, że więcej ludzi być może będzie skłonnych, żeby tę kartę założyć. No, jeżeli już mamy faktycznie taką możliwość darmowych parkingów, darmowej komunikacji, wielu podkreśla, że może jest to... No to nie są darmowe, bo to jednak... Bezpłatne, tak. Że mimo wszystko może to się wykluczać, tak? Ale też podkreślam, na przykład na moim osiedlu mieszkańcy bardzo licznie korzystają z komunikacji miejskiej, chwalą ten program, więc no... Jeżeli my się zgadzamy na kartę Nowosądeczanina, musimy zdawać sobie rację tutaj i sprawę z konsekwencji podwyżek, które, tak jak już ustaliliśmy, poniosą przecież mieszkańcy ościennych gmin. No właśnie, gmin. A jeżeli się okaże, że tak naprawdę mieszkańcom ościennych gmin przestanie się opłacać jeździć komunikacją miejską, ponieważ te bilety będą drogie i na przykład bardziej będzie się opłacało jeździć samochodami, kilka osób się złoży, no to może się okazać, że po prostu no, cała przyszłość MPK stoi pod znakiem zapytania. Oczywiście, cała przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Trzeba podkreślić jedną najważniejszą rzecz. My naprawdę bardzo dużo dopłacamy do MPK, właśnie do karty Nowosądeczanina. Nic nie mamy za darmo. Ten program naprawdę kosztuje nas duże miliony i na razie on funkcjonuje dobrze, prawda? Niemniej jednak, tak jak pani redaktor zauważyła, jeżeli nie byłoby tych przychodów właśnie z ościennych gmin, no to wtedy będzie się trzeba zastanowić, co z tym fantem zrobić. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy te podwyżki nie są jakieś drastyczne, a również ten argument, który przemawiał podczas mojego głosowania, był taki, że te ceny nie zmieniały się od kilku dobrych lat, prawda? Wszystko drożeje, czynniki ekonomiczne również tutaj nie sprzyjały, więc mimo wszystko myślę, że takie podwyżki po prostu no, musiały wejść w życie. Panie radny, zbliżają się imieniny miasta. W tym roku po raz pierwszy chyba w historii Nowego Sącza za udział w koncertach organizowanych właśnie w ramach imienin miasta trzeba będzie zapłacić. I to wina radnych klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Przynajmniej tak twierdzi dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Benedykt Polański, który w jednym z wywiadów przyznał, że radni nie zatwierdzili budżetu i dlatego nie ma pieniędzy, aby zorganizować te koncerty za darmo. Czyli to dzięki Państwu tak naprawdę mieszkańcy będą musieli płacić za bilety? No nie, to nie jest tak, nie jest tak do końca, bo ja chcę zauważyć, że uchwałę budżetową, którą podjęliśmy wtedy, tak jak Pani mówi, i na tę promocję, no ścięliśmy ją do zera, to przecież w każdym momencie jesteśmy w stanie w kilka minut przygotować, oczywiście no, Urząd Miasta powinien przygotować taką uchwałę, jeżeli chce coś zorganizować, że te pieniądze będą na przykład na daną imprezę.
Jaki problem jest w tym, żeby właśnie coś takiego przygotować? My się oczywiście do tego ustosunkujemy. A sądzi Pan, że te pieniądze w budżecie są, bo przecież, żeby przygotować projekt uchwały, trzeba mieć zabezpieczone środki, tak? Tak, Szanowna Pani Redaktor, no środki tak naprawdę cały czas gdzieś się przemieszczają z tych działów, podrozdziałów i to jest normalne. To jest normalne w życiu samorządowym. Przecież niejednokrotnie zmieniamy uchwały budżetowe i to jest po prostu naturalna kolej rzeczy. Ja powiem tak, że na sesji Rady Miasta naprawdę za dużo tracimy czasu na takie zbędne już dyskusje, takie uszczypliwości w swoim kierunku. To naprawdę byłoby w stanie do załatwienia w 10 minut taka sprawa i nie byłoby takiego halo. No ale niestety jednak tutaj no, biorą górę emocje. Ktoś chce może na tym coś ugrać. Proszę spojrzeć na mnie. Ja nie biorę udziału w takich dyskusjach. Ja owszem, raz coś takiego jestem w stanie powiedzieć, ale żeby się powtarzać ciągle i ciągle, no, no nie tędy droga. Ale proszę powiedzieć, ponieważ no tak, zabraliście Państwo pieniądze na promocję miasta, tak? Budżet na promocję jest zero. Mieszkańcy muszą teraz płacić za udział na przykład w koncertach z okazji na przykład imienin miasta. Dlaczego Państwo jako radni na przykład nie zainteresujecie się, ile kosztuje tak naprawdę wydawanie PLH News, wydawanie materiałów promujących Pana Prezydenta, które wymagają użycia profesjonalnego, drogiego sprzętu? I właśnie tutaj czy pani... padło kiedykolwiek, czy zwracaliście się Państwo do Pana Prezydenta, czy może na tym można było zaoszczędzić? No i właśnie tutaj również myślę, że dojdziemy do sedna sprawy, no bo pamiętamy, jak radni podkreślali promocję Prezydenta, banery i tego typu inne rzeczy. No skądś na to pieniądze musiały pójść, prawda? Więc ja tutaj jakby podkreślam ten fakt, o czym mówię, czyli jest możliwość przesuwania tych pieniędzy nawet pod innymi działami czy rozdziałami trzymania tych pieniędzy. Ja powiem tak, oczywiście, że takie pytania do Pana Prezydenta wielu radnych posyłało. Niejednokrotnie te odpowiedzi no, były takie raczej ogólnikowe, prawda? No niemniej jednak... To Państwo jako radni przyjmujecie takie odpowiedzi? Nie ma jakiejś reakcji z drugiej strony? Skoro Pan mówi, że kilka razy było pytanie, odpowiedzi jest ogólnikowa, no to coś tu jest nie tak. Szanowna Pani Redaktor, my oczywiście musimy zwracać uwagę na fundusze miasta, tak? Niemniej jednak radni no nie są w stanie wszystkiego tutaj nakazać prezydentowi, czy po prostu, no to jest, ja to widzę tak, że to jest polityka Pana Prezydenta, tak? Oczywiście, że można byłoby na tym zaoszczędzić, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę poprzednika, nawet tak z doświadczenia patrząc, no on tak chyba nie promował, sam siebie nie promował tego wszystkiego. No. Przynajmniej w roli dziennikarza no nie przypominam sobie, żeby występował. No tak. No niemniej jednak taką taktykę obrał Pan Prezydent Ludomir Handzel. My możemy się z tym nie zgadzać bądź zgadzać. My oczywiście o tym mówimy, ale jak widać... No... Panowie się nie zgadzacie, ale jakby nie macie takiej siły przebicia, żeby tak naprawdę ustalić, ile kosztuje promocja, ile kosztuje produkcja PLH News. No jak widać jest w tym duży problem, prawda? Panie radny, bo jeszcze jedna sprawa, może Pan jako osoba bardziej zorientowana, ponieważ podczas sesji Pan Prezydent powiedział, że tak naprawdę bilety na koncerty dla osób, które mają kartę nowosądeczynienia będą kosztować złotówkę. Ja weszłam na stronę Miejskiego Ośrodka Kultury, koncert Tomasza Bulzaka, 15 zł posiadacze karty nowosądeczynienia, 30 zł pozostałe osoby. No gdzie ta złotówka, o której mówił Pan Prezydent? Bo ja w tym momencie nie wiem. Może Pan jest bardziej zorientowany. Szczerze mówiąc, nie chciałbym wypowiadać się w imieniu Pana Prezydenta. Być może, że był to lapsus słowny Pana Prezydenta, ale być może, że jeszcze nie zostało to zaktualizowane na stronie internetowej. Ale tam już ludzie kupują bilety. Kupują. Naprawdę nie chcę się wypowiadać w imieniu Pana Prezydenta, bo szczerze mówiąc nie wiem. Panie radny, proszę powiedzieć, no nie udało się Państwu, mówię Państwu jako o klubie radnych PiS, wybieram Nowy Sącz, uchwalić dopłat do wody i ścieków, to znaczy dopłat, ale w takiej samej wysokości jak w poprzednim okresie. Tutaj sporą niespodziankę chyba sprawił Wam klubowy kolega, pan Krzysztof Głuc. Ja podkreślałem, temat dopłat do wody jest bardzo ważny dla mieszkańców miasta Nowego Sącza, bo przecież z takich dopłat korzystają mieszkańcy ościennych gmin, prawda? Padł projekt uchwały części radnych,
dotyczący takich samych dopłat, jakie mieliśmy dotychczas. Większość Rady zadecydowała, że nie zgadza się na takie dopłaty. W tym momencie pan Krzysztof Głódz zaproponował swój projekt uchwały. Ja to podkreślam. Owszem, głosowałem na samym początku za dopłatami, które koleżanka z klubu zaproponowała, niemniej jednak później, końcem końców, zagłosowałem za dopłatami tymi mniejszymi, bo uważam, że dopłaty powinny być przynajmniej mniejsze, ale powinny być. A ja miałam takie wrażenie, że Państwo byliście zaskoczeni tym, że Krzysztof Głódz zaproponował jakby swój projekt uchwały, swoją propozycję. To znaczy, on o tym mówił, prawda? On o tym mówił również na sesjach Rady Miasta, że tu trzeba się zastanowić. Te jego wypowiedzi były dość racjonalne, prawda? On chciał jakby tutaj zrzeszyć większą ilość radnych wokół tego projektu. On o tym mówił, prawda? Ma prawo, jak każdy inny radny, zaproponować swój projekt uchwały. Końcem końców jego projekt uchwały został tutaj poparty przez większą ilość radnych. Ale przy zdecydowanym sprzeciwie niektórych radnych z klubu PiS Wybieram Nowy Sącz. Tak, no ci radni również mieli prawo do jakby zaproponowania swoich propozycji, również niezgodzenia się z propozycją mniejszych dopłat do wody. Ja to też szanuję. Proszę powiedzieć, czy patrząc na to, co się dzieje, chodzi mi o głosowanie, chodzi mi o projekt uchwały radnego Krzysztofa Głódza, jest takie niebezpieczeństwo, że klub PiS Wybieram Nowy Sącz przestanie istnieć, że Państwo rozdzielicie się, krótko mówiąc? Myślę, że nie ma takich przesłanek. Jesteśmy najmocniejszym klubem w Radzie Miasta. Ale już jak pokazało na przykład głosowanie przy podwyżkach, przy dotacji do wody i ścieków, no jednak już tym najmocniejszym klubem nie jesteście, dlatego że głos Krzysztofa Głódza przeważył na drugą stronę. Ale mimo wszystko głosowaliśmy za dopłatami, prawda? Więc tu też nie ma takiej sytuacji, że... Nie wszyscy, bo część się wstrzymało. Część się wstrzymała, tak. Też nasz klub nie funkcjonuje tak, że jest jakaś żelazna dyscyplina, prawda? Każdy ma swoje tutaj zdanie, swoje racje. Staramy się je przedkładać przed sesjami Rady Miasta na klubach czy na innych spotkaniach. I czasem po prostu widzimy, no, projekt uchwały jednej radnej z naszego klubu nie przeszedł, ale przeszedł projekt radnego, który również jest w naszym klubie, Krzysztofa Głódza, więc to jest też taka zdrowa po prostu, czasem może podkreślić, rywalizacja. Rywalizacja dwóch kolegów z jednego klubu, bo mówi pan, tutaj był projekt uchwały jednej osoby z klubu, projekt uchwały drugiej osoby z klubu. Tak, ale dążę do tego, że po prostu ważne jest to, że każdy ma jakiś swój pomysł, swoje tutaj spojrzenie na pewne rzeczy i końcem końców mimo wszystko udało się dopracować taki projekt uchwały, który poparła większa ilość radnych wszystkich klubów i te dopłaty, choć są w mniejszej ilości, ale nadal funkcjonują. A jeżeli radny Krzysztof Głódz będzie miał taki pomysł, żeby jednak odejść z klubu PiS Wybieram Nowy Sącz, jaka będzie pańska decyzja, jeżeli będzie taka propozycja? Bo przecież startował pan właśnie od Krzysztofa Głódza. Tak, no my jesteśmy klubem połączonym. Ja startowałem z komitetu bezpartyjnego i chcę podkreślić również to, że ja jestem bardzo wdzięczny swoim wyborcom, bo tak naprawdę no, ludzie tutaj głosowali na mnie, tym bardziej, że miałem piąte miejsce na liście. Ja powiem tak, ja na pewno nie będę i nie chcę uprawiać polityki w Radzie Miasta. Ja zostałem wybrany przez mieszkańców, ale w tym klubie, w którym jestem, czuję się dobrze i myślę, że nie będzie takich sytuacji, o których tutaj no to jest pani wspomina. Jest pan optymistą. Ja mam wrażenie, że taka sytuacja prędzej czy później jednak nastąpi. Ja jestem zawsze optymistą i zawsze patrzę w pierwszej kolejności na interes mieszkańców. To jest dla mnie priorytet, nie polityka. Niemniej jednak no nie chcę też za pana Krzysztofa Głódza odpowiadać. Myślę, że jego najlepiej byłoby zapytać, co sądzi, ale jakoś nie wyczuwam takiej atmosfery, ażeby to się miało po prostu zmienić. Rozpaść, tak? Rozpaść. Na pewno nikomu na tym nie zależy. No może opozycji właśnie zależy. A no może opozycji, to jest. Myślę, że jest trochę osób, które kibicują, żeby jednak ten klub się rozpadł. No tak, ale to co mówię właśnie, w Radzie Miasta nie powinno być polityki.
każdy klub, czy to połączony, koalicyjny, czy jakiś inny opozycyjny, tu po prostu trzeba naprawdę współpracować dla dobra mieszkańców. A uda się, pan jest młodym radnym, więc no, pewnie z entuzjazmem i pewnie z innymi jakby odczuciami niż radni, którzy są już kilka lat właśnie, którzy kilka lat pełnią te funkcje, przystępował pan do pełnienia roli radnego. Sądzi pan, bo ja już jakby, no nie wiem, czy będzie taka szansa, by jednak tej polityki uniknąć, patrząc na to, jak wyglądają porady, patrząc na to, co się dzieje w Radzie Miasta. No ta kadencja, zdecydowanie jest ciężką kadencją również dla takich radnych, młodych radnych jak ja. Tak jak pani podkreśliła, ja jestem w klubie teoretycznie opozycyjnym, ale ja się nie czuję opozycją dla prezydenta. Ja do pana prezydenta zawsze wyciągam dłoń, zapraszam go na osiedle, na swój okręg wyborczy. Chcę z nim rozmawiać, ja podtrzymuję wolę współpracy. Ale nie przychodzi chyba pan prezydent, tak? No do tej pory był z tym problem. Ja atakuję zawsze problem, nie osoby. Atakuję problem i mimo wszystko liczę na to, że pan prezydent no, dostrzeże tę stronę właśnie taką społeczną, bo tutaj nie chodzi o to, żeby przechodzić z klubu do klubu. Ja zostałem wybrany przez ludzi, którzy głosowali być może też na konkretny komitet tutaj klubowy, prawda? Więc no, nie chciałbym robić takich roszad, którzy niektórzy radni po prostu zrobili, tak? To mnie nie interesuje. Ja chcę współpracować z prezydentem, bo również szanuję to, że większa ilość mieszkańców Nowego Sącza wybrała właśnie Ludomira Handzla. Można powiedzieć, że część rzeczy, które robi, po prostu jest zła, ale trzeba też również podkreślić, i ja to często robię, te dobre strony prezydenta podkreślać. Także no, liczę na to, może jestem niepoprawnym optymistą, ale liczę na to, że uda się no, mimo wszystko jakoś dążyć do takiej współpracy, która będzie owocowała no, dla mieszkańców Nowego Sącza i tych osiedli, prawda? Dziękuję bardzo. Trzymam kciuki, a moim Państwa gościem był dzisiaj radny Maciej Rogusz, niepoprawny optymista, jak sam siebie nazywa. Bardzo dziękuję Państwu.